Siemaneczko, cześć, witajcie. Dzisiaj pierwszy z radosnych dni. Uwieńczenie całorocznej pracy. Rozpoczynamy żniwa 2023. Czy się cieszyć, nie cieszyć? Oczywiście wszyscy doskonale wiemy, że ten sezon dał nam bardzo wysokie koszty, jeżeli chodzi o produkcję roślinną. No ale reasumując, nie ma to jakiegoś specjalnego znaczenia, jeżeli chodzi przynajmniej o moją osobę. Zboże trzeba zebrać z pola. Tak czy inaczej, jak na wstępie powiedziałem, jest to radosny czas. Taki przynajmniej powinien być, choć jest bardzo dużo pracy. Od samego rana do samej nocy. Moje żniwa w tym roku będą w zasadzie niezmienne, dlatego że ja w każdym roku gdzieś tam pracowałem na ciągniku, zawsze w transporcie woziłem zboże z wielu powodów, głównie dlatego, że mimo wszystko w transporcie jest dużo biegania, gdzieś tam łapanie do siewu i tak dalej, organizacyjnych rzeczy. Natomiast tata mój walczył dzielnie na kombajnie, który, jak już wiecie, po ostatnim poście został sprzedany, pojechał na Ukrainę. No i próbujemy w tym roku kosić z usługą. Będzie to większy kombajn niż mój, także gdzieś tutaj na terenie myślę, że bez problemu poradzę sobie z odbiorem. Natomiast na polach bardziej odległych no mogę mieć faktycznie problem, żeby nadążyć. Przydałaby się jeszcze jedna przyczepa, no żeby faktycznie gdzieś tam bez problemu ogarnąć. No i najlepiej dwa ciągniki, tak? Dwie osoby w transporcie. No ale tutaj na terenie myślę, że nawet mając jedną przyczepę i kogoś, powiedzmy, przy rozładunku, jestem w stanie zdążyć z rozładunkiem, bo rozładunek w zasadzie w domu 10 minut liczmy i droga 5, także no zbiornika w tym czasie nie zdąży kombaj nakosić. Co do zboża, no jest dzisiaj 10 lipiec, wszystko już dostanę z ręki. W poprzednim tygodniu mierzyłem, tutaj miał 12, wielorzędowy, nie dwurzędowy, natomiast tutaj populacyjny jęczmień return miał 15,9. Natomiast no to wszystko jest już dostane. Jeszcze gdzieś tam złapiemy z kombajnu, sprawdzimy wilgotność. No tutaj to jest dwurzędowy, ale naprawdę bardzo, bardzo fajny jęczmień. Chociaż ziarno nie jest aż tak grube, jednak można się tutaj spodziewać, jeżeli chodzi o to pole i to po przeciwnej stronie drogi. Zobaczcie w ogóle, jaką mamy autostradę tutaj zrobioną. No, nowa droga, także sprzyja naprawdę w transporcie, już z fajną podbudową i ekstra to wygląda. I co w ogóle, tutaj była nasypywana taka słabsza ziemia, teraz już jest wykoszone, ale mnóstwo maków, mnóstwo rumianów wcześniej rosło. Ja to zmulczowałem, nie wiem czy ktoś z służb drogowych też jeszcze raz kolejny to robił. Natomiast co do opryskiwacza, będę chciał dołożyć jakąś krańcową dyszę właśnie, kiedy tutaj pryskam, bo często zobaczcie, te chwasty o gdzieś wchodzą jednak w łan, także w takiej sytuacji dobrze byłoby mieć dyszę krańcową. Tutaj odmiana wielorzędowa, jeżeli dobrze pamiętam, Dakota hybryda. Kłoski tutaj są znacznie krótsze, w zasadzie z tego co widziałem wcześniej poredukowane,
jednak kiedy nawet brałem do próby, to musiałem wykorzystać tam 5 kłosów, a tutaj wystarczyły 2 kłosy, aby zapełnić 9 ml do zbadania wilgotności. Także mimo tego, że ten kłos jest krótszy, to ziarna jest na nim znacznie, znacznie więcej. Także może się okazać, że ten jęczmień będzie plonował znacznie lepiej. Przyjdzie kombajn, gdzieś tam też średnie plony będzie odczytywał na bieżąco. Także będzie widać, co ten jęczmień pokaże. Jednak ja spodziewam się średniego plonu w tym roku około 7 ton i myślę, że jęczmień taki plon powinien oddać. Jeżeli tak się stanie, to naprawdę będę ekstra zadowolony. Myślę, że to wszystko z gadania. Za chwileczkę powinien być kombajn, jeszcze wyrwy. Tak w sumie to paszówka będzie, ale wyrwie. Żytko. Przyjedzie kombajn, jeszcze kilka ujęć nagram wam właśnie. No jak kosi kombajn, prawdopodobnie, bo nie wiem, albo przyjedzie New Holland CX5080, albo Class Lexion 405, jeżeli się nie mylę. Chyba tak. Także chyba Class Lexion. Także za chwilę będziemy działać, coś tam wam nagram, kiedy już zmierzymy wilgotność, czy faktycznie to wszystko się nadaje, ale myślę, że bez problemu tak. Na tym polu miejscami wyszły mi 3 kółka i tam na przodzie peżu, także no już gdzieś uciążliwe właśnie to jest. Próbowałem atakować go kiedyś, nie udało się. W zasadzie mam 1, 2, 3, 4 pola, gdzie ten peż mi wyskoczył. Mam pole z pszenicą, gdzie mimo poprawki na wiosnę wyskoczyła mi miotła. No piękna pszenica, naprawdę piękna, a ta miotła, widziałem ją, tak jak mówię, zrobiłem poprawkę. No i tak dupa, gdzieś to pole takie odporne, co roku mam tam problemy. W przyszłym muszę lepiej się do niego przyłożyć, albo zasieję po prostu groch i będzie po temacie. Co do jęczmienia, jeszcze za tym polem mam jeszcze wąski pasek, 1,5 hektara, to pole, jeszcze tam mam dalej 1,5 hektara, łącznie coś tam ponad 7 hektarów jęczmienia ozimego. Także jeżeli to skoszę, to już dzisiaj mamy plan właśnie to skosić. To już naprawdę będzie znaczący postęp w żniwach. Wszystkie, zobaczcie, pobocza mam zmulczowane wcześniej. Tutaj jest problem, zaraz wam pokażę, z chwastem. Tutaj znajomy miał znacznie większy nawet, zobaczcie, tam widać już pozostałości. Mamy tutaj życicę wielokwiatową i u mnie też miejscami się trafia. Cześć, witajcie w drugiej części vlogu. Żniwa małe zakończone, skoszone 7 hektarów, 20 arów. No i muszę przyznać, że naprawdę jestem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o plonowanie jęczmienia. Oczywiście nie mam wagi, jęczmienia nie ważyłem, także wagi czy tam rzetelnego plonu nie jestem w stanie wam podać. Mogę tylko wam powiedzieć, że ważyłem litr jęczmienia kilkukrotnie i waży gdzieś około 680 gram, także gęstość powiedzmy na bardzo fajnym poziomie. No tutaj akurat jest wielorzędowy, troszeczkę drobniejszy ten jęczmień, natomiast połowa była jęczmienia dwurzędowego, który miał znacznie grubsze ziarno i był bardziej wyrównany. Tak czy inaczej ziarno
jest naprawdę ok. No i nakosiłem, gdybym to wsypał i mam jeszcze w dwóch big bagach ten jęczmień do silosu, to nakosiło się około 97 metrów sześciennych jęczmienia z 7 hektarów 20 arów, także no naprawdę dużo, tak, naprawdę dużo ilościowo, jeżeli faktycznie, tak jak wspomniałem, ta gęstość jest na tym poziomie, a ważyłem, starałem się zrobić to rzetelnie. Myślę, że jest to naprawdę, naprawdę wow. Jednak no, muszę podkreślić, że u mnie okazuje się, że te opady, powiedzmy, były sprzyjające, był chwilowy tylko moment krytyczny między 17 maja a 10 czerwca, gdzie właśnie padał deszcz 17 maja, tak? I kolejny 10 czy tam 9 czerwca, jeżeli się nie mylę, coś koło tego. No to ten okres był, powiedzmy, taki najdłużej bez opadów, natomiast po 10 czerwca cały czas dolewało. Jęczmień koszony 11 lipca. Dzisiaj mamy 16, tak, 11 albo 10. Także jak na mój teren, bardzo wcześnie, no i miałem wilgotność wielorzędowego na poziomie 10,4, a dwurzędowego na poziomie 11,3%. Sprawdzałem kilkukrotnie, także naprawdę, naprawdę suchy, nic się z nim nie dzieje, aczkolwiek w silosie dmuchałem już, wentylowałem trzykrotnie. Także tyle o jęczmieniu. Cały plon zostaje, choć mam jeszcze 9 hektarów do skoszenia jęczmienia jarego. Przy okazji, kiedy tutaj jestem, pokażę wam, jak wygląda u mnie tutaj ten podajnik, bo wcześniej nie było możliwości, jeszcze nie mam tego skończonego, przyjdzie tutaj jeszcze jedna trekra i kratownica na całość. Jak widzicie, dwie żmijki nagarnujące i podajnik pionowy. Naprawdę spoko rozwiązanie. Sprawdza się to fajnie. Wydajność około 40-45 ton na godzinę. No i rzeczywiście taka jest, bo dosłownie taką przyczepę, gdzie jęczmienia, powiedzmy 10-11 ton, kiedyś zawoziłem pełną szczupkiem, było 11 800, także no to 10,5-11 ton, powiedzmy, się sypie normalnie, to jest dosłownie chwila i tego nie ma, może nie chwila, bo przeliczając 40 ton na godzinę, no to 15 minut, no ale tak czy inaczej, wydajność mega zadowalająca, no i póki co wszystko fajnie funkcjonuje. Dach już mamy prawie skończony, obróbka tam fajnie zrobiona została, tylko podbitka. Powiem wam, że teraz, kiedy jest budynek, naprawdę mega się to kurzy, kiedy kipruje się. No ale co zrobić, nic nie zrobimy. Jeżeli się uda jeszcze przed żniwami, a w poniedziałek startujemy, jeszcze zostaną tynki, na pewno tą ścianę będę chciał jeszcze otynkować i pomalować, no po to, żeby tutaj wykiprować ziarno, bo na całą tą ścianę pójdzie ziarna, tak myślę, będę musiał około 50 ton gdzieś tutaj w tym budynku umieścić. Tutaj od brzegu na samym końcu ustawię big bagi, gdzieś jakąś plandekę i będę sypał oporowo. No ale to w swoim czasie, póki co mam miejsce w silosie, choć na jęczmień już nie mam, także no, licząc jarego nawet 40 ton, bo to sobie w big bagi wsypię, no to i tak 30 ton jęczmienia gdzieś będę musiał upchać, a myślę, że jęczmień jary może nie tak dobrze będzie planował jako zimy, na
pewno nie, natomiast no, u mnie w miarę ten jęczmień wygląda. Jak mówię, opady też w miarę się rozkładały, także powinno to wszystko wyglądać przyzwoicie. To będzie wszystko. Pozdrawiam Was, cześć.